Dzień dobry Państwu, Aleksander Serwiński, doradca podatkowy, a moim gościem jest Brzeziński Wiktor, również doradca podatkowy. I porozmawiamy sobie dzisiaj o bardzo chodliwym temacie w obecnym czasie przy kolejnym piku Bitcoina, to znaczy kryptowaluta, szeroko pojęty, oczywiście w kontekście podatkowym. Mój szanowny gość w tym temacie się czuje jak ryba w wodzie, więc na pewno będzie w stanie podzielić się z Państwem kilkoma ciekawymi historiami. A zaczynamy od najprostszej, najbardziej oczywistej kwestii. Czyli jak obecnie wygląda w ogóle opodatkowanie kryptowalut w Polsce? Tak, jakby przede wszystkim w kontekście kryptowalut będziemy mówić o najprostszej możliwej opcji, czyli rozliczenie z tytułu inwestycji prywatnych, inwestycji w kontekście osób fizycznych. Nie będziemy się, Aleksander, dzisiaj zagłębiali w kantory kryptowalut, w kwestię AML-a, dlatego że to jest jakby, to może być temat być może kolejnego odcinka. Natomiast dzisiaj porozmawiamy sobie o klasyce. Jeżeli chodzi o tą klasykę, no to wszyscy wiedzą, a jeżeli nie wiedzą, to się dzisiaj dowiedzą, że kryptowaluty i przede wszystkim inwestycja w kryptowaluty to jest kwestia inwestycji przede wszystkim prywatnych. Rozliczamy to na PIT-cie 38 i nie łączymy tego z żadnymi innymi przychodami z innych źródeł. Czyli jeżeli jest działalność gospodarcza, z której osiągamy jakiekolwiek dochody, jest umowa o pracę, są jakieś inne umowy, to nie, w ogóle nie uwzględniamy tego w kontekście PIT-u 68, nie uwzględniamy tego w kontekście walut wirtualnych, chyba że chodzi o daninę solidarnościową. Jakby tutaj, jeżeli chodzi o daninę solidarnościową, no to kwestia jest taka, że kryptowaluty też są jakby objęte daniną solidarnościową, więc pomimo to, że wydaje nam się, że podatek od kryptowalut wynosi 19%, to powyżej miliona on może wynosić 19+4. Jest to dosyć sporo, więc pewnie pojawi się pytanie, czy w jakiś sposób można tego podatku uniknąć, natomiast to sobie zostawimy na sam koniec. Deklaracje w kontekście PIT-u, PIT 38 i deklaracje w kontekście sprzedaży walut wirtualnych składa się raz do roku, do 30 kwietnia roku następującego po sprzedaży tak naprawdę, bo tylko sprzedaż nas interesuje, tylko wtedy powstaje obowiązek podatkowy. W momencie, w którym my wymieniamy inną walutę wirtualną na kolejną, czyli dokonujemy przede wszystkim transakcji wymiany walut wirtualnych, jest to wszystko neutralne podatkowo. Ta neutralność skutkuje tym, że nie mamy obowiązku podatkowego, nie mamy obowiązku tak naprawdę zapłaty podatku w związku z taką wymianą. Dopiero wyjście do popularnego stwierdzenia fiat, czyli do waluty fiducjarnej, dolar, euro, polski złoty, będzie definiowało to, że my musimy jakikolwiek podatek zapłacić. Ten podatek zapłacimy od dochodu, czyli od zysku, który wygenerujemy w kontekście naszych transakcji, czyli przychód minus koszty równa się dochód. Od tego dochodu płacimy 19% podatku. Deadline na zapłatę tego podatku to 30 kwietnia roku następującego po roku, w którym ta transakcja się wydarzy. I to są takie proste zasady, to właściwie jest klasyczne, jeżeli chodzi w ogóle o kwestie walut wirtualnych i ich regulacje. To one są polskie, proste i przyjemne. Raczej tutaj nie ma większych wątpliwości. Największymi wątpliwościami są kwestie, które już bardziej ocierają się albo o kwestie profesjonalne, albo o kwestie dokumentacyjne, ale do tego też przejdziemy. Jedna wątpliwość jest jeszcze, myślę, dosyć istotna dla widzów i słuchaczy, chociaż obecnie już moda raczej na kopanie krypto minęła przez wysokie koszty między innymi energii elektrycznej. No to kiedyś tutaj było sporo sporów w kontekście tego, co ożyć kosztem. Mhm. Jeżeli chodzi o waluty wirtualne, jak dobrze pamiętam, to nawet karty graficzne, czy energia elektryczna, czy miejsce, no raczej było negowane przez organy skarbowe. Czy tutaj mamy jakiś przełom w interpretacjach, czy raczej dalej jest niekorzystny? Nie ma przełomu i przełomu nie będzie. Znaczy kwestia jest taka, że te waluty wirtualne są kierunkowane na to, że przede wszystkim to nie są instrumenty finansowe, to są zdefiniowane stricte jako waluty wirtualne i tylko i wyłącznie w kontekście katalogu kosztów możemy uwzględnić ich ewentualny zakup. Jakby były sprawy przed sądami, były wyroki w tych sprawach, natomiast no, wysoce ryzykownym, mimo że karty graficzne, wiadomo, cały osprzęt, jeżeli chodzi o kwestie kopania walut wirtualnych, jest dosyć drogi, no to uwzględnianie tego w kosztach niestety nie będzie korzystne i nie będzie zgodne z obowiązującą przede wszystkim narracją, jeżeli chodzi już nawet o sądy. Czyli innymi słowy, rynek wtórny kryptowalut ma się dużo lepiej niż rynek pierwotny. Tam nasze koszty kosztami podatkowymi nie są. No właśnie, wspominaliśmy tutaj o tematyce też już praktyki. Jakie są najczęstsze przypadki, jeżeli chodzi o
kontrolę. W przypadku rozliczeń kryptowalutowych wspominałeś tutaj, że bywa problem z materiałem dowodowym. Chciałbyś tę myśl rozwinąć? Tak, zdecydowanie. Znaczy kontekst w ogóle rozliczenia kryptowalut podległ właściwie ewolucji. Na przestrzeni lat podejście urzędów skarbowych i tego, jak traktujemy waluty wirtualne, znacząco się zmieniło. Kiedyś waluta wirtualna była kompletnie czymś obcym dla urzędów skarbowych. Jeżeli rozliczyliśmy to na 19%, dawali nam spokój, wyrzuciliśmy wszystko z kosztów. Dawali nam spokój, czyli ważne, żeby zapłacić podatek niezależnie od jakiej wysokości, a jeżeli gdzieś tam coś się nie zgadza, to wszystko można było wyjaśnić. Aktualnie wygląda to dużo bardziej skomplikowanie. Czy z praktyki osób, które de facto potrzebują pomocy w kontekście kontroli, czy to w kontekście postępowym w zakresie walut wirtualnych, możemy wymienić tak naprawdę modelowe przykłady, przykłady, które będą kontrolowane lub już są kontrolowane. Są to przede wszystkim osoby powracające z zagranicy. Jeżeli wracamy z zagranicy, mamy nawet konto gdzieś, czy to na Binance, czy to na innej giełdzie kryptowalut i to jest konto zagraniczne, tak naprawdę nie ma to żadnego znaczenia. Jest to kwestia stricte rezydencji podatkowej. Jesteśmy rezydentami podatkowymi, załóżmy w Wielkiej Brytanii, ok, tam kupowaliśmy kryptowaluty, jak będziemy już w Polsce, mamy prawo te kryptowaluty rozliczyć w Polsce. Natomiast problem urząd skarbowy ma inny. On nigdy nie widział żadnych PIT-ów, które my składamy. Nie wie w ogóle, co my tutaj robimy. My sobie wróciliśmy do Polski, nie wiadomo skąd mamy środki, co robiliśmy wcześniej i nagle, załóżmy, wychodzimy sobie do Fiata, czyli kaszujemy się na grube miliony. Wygląda to podejrzanie? Podejrzanie może nie, ale wygląda to pewnie na pewno zastanawiająco. I w takich przypadkach no 90% to takich sytuacji kończy się niestety minimum czynnościami sprawdzającymi, czyli weryfikacją tego, co przez jaki okres, gdzie robiliśmy, ewentualnie kwestia certyfikatu rezydencji, który będzie potwierdzał to, że faktycznie my przez ten czas w Polsce nie byliśmy, no i następnie już jakby gromadzenie dokumentacji. To jest pierwszy przykład. Drugi przykład to nie są osoby powracające, to są już osoby, które mają rezydencję polską, natomiast też nigdy nie chwaliły się za bardzo dochodami, które osiągają, czyli hipotetycznie, załóżmy, grały w pokera za granicą. Jakby to jest zdecydowanie rzecz, która jest dopuszczana przez prawo, jest legalna, to jest rozliczane za granicą, natomiast te środki wylądowały w pewnym momencie na giełdzie kryptowalut. I czy to, że my wcześniej nie składaliśmy żadnych deklaracji, jest interesujące dla Urzędu Skarbowego? Zdecydowanie tak. Wtedy też trzeba do tej sprawy podejść dosyć skrupulatnie. Wtedy tak naprawdę materiałem dowodowym jest wszystko. Po pierwsze, kwestie wyciągów z giełdy walut wirtualnych to jest podstawa. Ktoś sobie myśli, no dobra, mam jakiegoś Excela, on wygląda dosyć śmiesznie, jak Urząd Skarbowy może w ogóle coś takiego potraktować jako dowód. Zdecydowanie to jest dowód. Excel, screenshot, kwestia nawet wyciągu z swojego ledgera, z portfela walutowego, przelewy bankowe, potwierdzenie tych przelewów. Wszystko jest dowodem i wszystko jest akceptowalne. Nawet jeżeli chodzi o pochodzenie tych środków, na które my jakby wydatkowaliśmy finalnie kryptowaluty, to zdjęcia na Facebooku przechodzą. Zdecydowanie, jeżeli mam przyjemność pisać wyjaśnienia, no to zdjęcia, materiały dowodowe pod kątem tego, że braliśmy w czymś udział, uczestniczyliśmy, że te środki tak naprawdę nie zostały w żaden sposób zdefraudowane, nie wiadomo skąd pochodzą, to są kwestie istotne. I to jest też taki drugi przykład, który gdzieś stawia nas niestety w pozycji niekomfortowej, jeżeli chodzi o Urząd Skarbowy, jeżeli chodzi o kwestię weryfikacji pochodzenia naszych środków. Trzeci taki przykładowy model to jest nowy właściciel nieruchomości, którą nabył w związku z walutami wirtualnymi. Pomimo to, że mamy PIT-y, jakby jesteśmy transparentni do Urzędu Skarbowego, składaliśmy deklaracje, płaciliśmy podatki, tak jak nabywamy nieruchomość, to Urząd Skarbowy interesuje się przede wszystkim, czy my dobrze wszystko rozliczyliśmy, czy mamy dobre koszty, czy my skąd mamy po pierwsze te środki. I to jest też bardzo istotne z punktu widzenia dokumentacyjnego, bo jeżeli my gdzieś zgubimy naszą linię transakcyjną z punktu widzenia przede wszystkim kontroli skarbowych, z punktu widzenia czynności sprawdzających, Urzędu Skarbowego interesuje linia transakcyjna. Linia transakcyjna to nie jest potwierdzenie przelewu z konta bankowego na giełdę. Bo się dzieje bardzo dużo różnych rzeczy. Jeżeli te środki lądują na giełdzie, ok, tam można kupić walutę wirtualną, ale można te środki przelać na Metamaska, można je przelać na Ledgera, można je sobie stake'ować. Jakby jest bardzo dużo różnych ewentualności, które możemy wykonać z tymi środkami. I w momencie, w którym hipotetycznie nasze środki lądują na giełdzie kryptowalut, potem
wysyłamy je na Ledgera. Z Ledgera wraca nam powiększona kwota, nie wiadomo, załóżmy 20-30 tysięcy, ale już nie mamy dostępu do tego Ledgera, bo on nam zniknął, no to wydarza się coś takiego jak urwanie linii transakcyjnej. Urwanie linii transakcyjnej jest już argumentem przed Urzędem Skarbowym, dla Urzędu Skarbowego przede wszystkim do tego, żeby powiedzieć, ok, było 100 tysięcy, rozmyło się, to my prosimy wyrzucić to z kosztów. I to jest konsekwencja aktualnie, która jest konsekwencją najpoważniejszą tak naprawdę, czyli jakby wykluczenie ewentualnych kosztów uzyskania przychodu z naszej deklaracji. No, na prostych liczbach, jeżeli mamy 1 000 000 złotych przychodu i 500 000 kosztów i nagle ktoś nam te 500 000 kosztów wyrzuci, to mamy 50% tak naprawdę podatku do zapłacenia więcej. To jest bardzo dużo i niekiedy my już nie mamy za bardzo, z czego zapłacić ten podatek. My nie bardzo mamy środki, żeby ten podatek zapłacić, natomiast obowiązek podatkowy powstaje i chodzi przede wszystkim o linię transakcyjną. Plus jest taki, i to jest raczej optymistyczna wersja, że niewielu aktualnie urzędników potrafi dobrze czytać wyciągi z giełd kryptowalut, czyli niewielu urzędników potrafi właściwie zinterpretować urwanie linii transakcyjnej, bądź tą linię transakcyjną zidentyfikować. Z czego to wynika? Wynika to z tego, że giełdy walut wirtualnych nie interesuje to, czy mam problem z rozliczeniem, czy nie. Czasami, kiedy generujemy wyciąg, on może być generowany w różnych formach. To może być PDF, to może być CVS, jakby różne są formaty. I co ciekawe, czasami te różne formaty wyciąga nam się różnie. Czyli, że niektóre transakcje nam sprasuje, innych nam nie pokaże, dlatego, żeby ten wyciąg był rzetelny, powinno się w każdym formacie go tak naprawdę sobie wygenerować i formaty zweryfikować z sobą, tak żeby jedno było spójne z innym. No i bardzo często te błędy formatowe pod kątem różnych wykazów nie są w ogóle identyfikowane przez urzędy skarbowe i mimo tego, że tam gdzieś może się pojawić bałagan, no to prawda jest taka, że aktualnie urzędy skarbowe nie mają narzędzi do tego, żeby to skrupulatnie zweryfikować. Nie mają też czasu, nie mają też środków i nie mają też wiedzy. Po prostu przede wszystkim wiedzy, więc to też nie jest tak, że ta linia transakcyjna, która nam się gdzieś urywa, jest czymś, co będzie decydowało o tym, że my stracimy 1 000 000, 500 000, 200, 300 tysięcy. Wszystko można wytłumaczyć, wszystko można wyjaśnić, tylko kwestia jest taka, jak to zrobimy i w jaką stronę pójdziemy. Bo jak sam dobrze wiesz, Aleksandrze, pierwszy kontakt z urzędem skarbowym, no to nie musimy się teraz kontrola. To mogą być czynności sprawdzające, sympatyczna rozmowa, wymiana maili, telefony. Zawsze możemy się tam dogadać i przede wszystkim tak to wygląda. Oczywiście, jeżeli będzie bardzo dużo niedopowiedzeń na etapie czynności sprawdzających, wtedy to już się może przekształcić na kontrolę podatkową. To jest już troszkę bardziej oficjalna korespondencja i urzędnicy są dużo bardziej skrupulatni. Natomiast jeżeli chodzi o kontekst dokumentacyjny, to my przede wszystkim musimy patrzeć z perspektywy gotowości do tego, żeby przedstawić własny stan faktyczny. Jeżeli mamy taką sytuację, że nie pojawiliśmy się w Polsce wcześniej, wracamy, że nie wykazywaliśmy dochodu, że nie do końca wiemy, tak naprawdę nie jesteśmy w stanie zmagazynować tego, jak to wyglądało, kupiliśmy nieruchomość, to już powinniśmy być gotowi na to, żeby sobie zbudować stan faktyczny, żeby sobie zbudować dokumentację, żeby z dnia na dzień po sygnale z Urzędu Skarbowego móc im to wszystko przekazać. I to bardzo dobrze działa. Znaczy w praktyce to działa tak, że jest spokój, bo im mniej czasu my zostawiamy organom do tego, żeby się mogły zastanawiać nad tym, kurczę, chyba mamy coś do ukrycia. Tutaj są jakieś waluty, które nie zostały ujawnione. Ten pan to w ogóle pół miesiąca nam nie odpowiada i pewnie czegoś szuka, pewnie coś kombinuje. To wtedy jest znacznie trudniej, ci urzędnicy do nas gorzej podchodzą, jest to bardziej problematyczne. Natomiast jeżeli my jesteśmy gotowi, mamy sobie podzielone na lata, mamy wyciągi, PDF-y, z dnia na dzień wysyłamy i zarzucamy ich tymi informacjami, no tak zupełnie serio, nawet jeżeli tam nie do końca wszystko się zgadza, ale w większości się po prostu zgadza, bo wyciągi są po prostu transparentne, tam można bardzo łatwo wszystko odczytać, jeżeli ktoś gdzieś potrafi odróżnić plus od minusa, to może sobie jedno dodać do drugiego. Z tym też bywa problem, ale może to sobie bardzo ładnie zlepić, to tam z reguły nie ma z tym problemu, więc o tym przede wszystkim trzeba pamiętać. I o tym, żeby też podejmować współpracę. No jeżeli się staniemy okoniem i powiem, ja nie idę na żadne przesłuchanie, mnie to nie interesuje. Przesłuchanie, no to nie jest takie przesłuchanie, to jest po prostu rozmowa w Urzędzie Skarbowym. Nie będziemy chcieli tam działać w tym kontekście, żeby współpracować. To też na pewno nie zadziała to naszą
korzyść. Czy kontekst jest taki, że waluty wirtualne są postrzegane dosyć negatywnie aktualnie z uwagi na to, że w 2021 był taki proceder wrzucania wszystkiego w waluty wirtualne, co nie do końca ma pokrycie gdziekolwiek indziej. Tu jakby nie chodzi o to, że to jest taki bardzo duży odsetek osób, które tak robią, tylko po prostu taki stereotyp powstał, że jeżeli ktoś ma waluty wirtualne, no ich jest dużo, to zawsze one pochodzą z źródła nie do końca transparentnego. Więc no, z tym stereotypem można walczyć, nie zawsze może nam przybić tą łatkę, jakby posiadacz kryptowalut nie jest przestępcą. Z punktu widzenia Urzędu Skarbowego gdzieś jest tak być może czasami traktowany. Natomiast jeżeli my będziemy na to gotowi, będziemy właściwie podchodzić do tematu, to zagrożenia nie ma. Największym zagrożeniem jest to, o czym już wcześniej powiedziałem, wyrzucenie nam po prostu kosztów. Kwestia nieujawnionych źródeł dochodu, zawsze pojawia się to pytanie, 75%, kurczę, ale to dużo. Ale prawda jest taka, że my to już ujawniliśmy jako źródło, które jest ujawnione. Nie może nam zarzucić, że coś ujawniliśmy to jako waluty wirtualne. Okej, może być tak, że tam nie do końca wszystko dobrze, że niektóre koszty są błędnie wskazane, wtedy skorygujemy deklarację, ewentualnie dopłacimy odsetki. No ale te 75% ja w praktyce jeszcze się z tym nie spotkałem. Nie wiem, jak ty, Aleksandrze. Nie, jeżeli ktoś deklaruje, no tak, to faktycznie najwyżej zapłaci podatek przychodowy od kryptowalut. Tak, przy czym spotkałem się, co ciekawe, z taką narracją Urzędu Skarbowego, że bardzo dążyły do tego, żeby to było 75%, to jest w ogóle zaskoczeniem, bo bardzo łatwo wybić ten argument z ręki, jak nieujawnione, jak ujawniliśmy. Więc no, to jest zastanawiające, natomiast no, w praktyce jeszcze się nie spotkałem, mimo jakby bardzo dużej ilości aktualnie i wcześniej takich spraw. Nieujawnione to jest raczej straszak. W praktyce bardzo rzadko one występują i raczej dla śmiesznych kwot tak naprawdę. Więc to jest troszeczkę przepis, który ma rolę straszaka, ale rzadko jest bardzo stosowany w praktyce. A już zwłaszcza w kontekście kryptowalut tutaj naprawdę idzie ten temat obronić, żeby tutaj skutecznie z tego wyjść obronną ręką. No mówię, najgorszą konsekwencję, podobnie jak ty widzę w 19% podatku przychodowym, jeżeli absolutnie nie mamy, że już nie jesteśmy w stanie tych kosztów w żaden sposób uzasadnić i obronić. Wspominałeś o ludziach, którzy do Polski przylatują. A co z tymi, którzy kiedyś, oczywiście nie polecam tego rozwiązania, ale kiedyś wylatywali sobie na rok do Portugalii, do ZEA, żeby się skeszować i wracali z torbami gotówki. Nie ma żadnego problemu, jeżeli mamy właściwie udokumentowaną naszą sytuację. Czyli hipotetycznie taki powrót do Polski będzie wiązał się niestety z jakimś ryzykiem. No, wracamy z dużą gotówką, bierzemy sobie leasing, kupujemy sobie nieruchomość. Ktoś zada pytanie, kurczę, skąd to wszystko mamy. Natomiast w takiej sytuacji my powinniśmy się zabezpieczyć przede wszystkim. W kraju, w którym byśmy ewentualnie się rozliczali, którego mielibyśmy rezydencję, złożylibyśmy deklarację, która finalnie zobowiązywałaby nas do wykazania tych walut wirtualnych. Możemy uzyskać coś takiego jak certyfikat rezydencji, poświadczyć to, kiedy, w jakim okresie byliśmy, w jakim kraju i tak naprawdę udowodnić rację przed Urzędem Skarbowym, że nie ma nam za bardzo czego zarzucić. I w praktyce spotykałem takie sytuacje, w których faktycznie ktoś powracał po rozliczeniu walut wirtualnych, jeżeli ta dokumentacja nie była, czyli był certyfikat, była kwestia tej deklaracji, która wykazywała coś tam przynajmniej, albo że cokolwiek powinno być wykazane natomiast na zerowym podatku, to nie było z tym żadnego problemu. Oczywiście urzędy skarbowe, szczególnie w Unii Europejskiej, porozumiewają się ze sobą, mogą się porozumieć, więc tam też się działy takie rzeczy, że po prostu jeden urząd skarbowy porozumiewał się z innym. Natomiast w sytuacji, w której to było nie tyle transparentne, czyli no, nie dało się podważyć tego, że faktycznie byliśmy rezydentami danego kraju w danym okresie, rozliczyliśmy te waluty wirtualne, nie było z tym problemu. Jeszcze się z takim problemem nie spotkałem, więc jeżeli mamy wszystko dobrze ustandaryzowane, jeżeli mamy dokumentację, że jesteśmy pewni, jak to wyglądało, jeżeli mamy certyfikat rezydencji, to w tym kontekście nie ma zagrożenia w kontekście ewentualnie zarzucenia nam tego, że te środki zostały w jakiś sposób nierozliczone właściwie. Innymi słowy, niektórzy lubią raz na jakiś czas zrobić sobie kryptowalutowe wczasy. W takiej sytuacji koszty zostały poprawnie wykazane w Polsce, natomiast przychody w kraju, który podatku od tego tytułu źródła nie pobiera. No i teraz nasuwa się takie kolejne pytanie. Jeżeli powtarzalibyśmy to konsekwentnie kilkukrotnie, myślisz, że to zwiększyłoby szansę, że ktoś jednak by stwierdził, że coś tu nie gra? Kurczę, wiesz co, nigdy się jeszcze nie spotkałem z takim konsekwentnym powtarzaniem takiego modelu działania. Ale chyba dalej będę się trzymał swojego. Uważam, że tu wszystko jest paradoksalnie
transparentne, wszystko się zgadza, tak? Żaden przepis nam tego nie zabrania, możemy to zrobić, jeżeli faktycznie będziemy rezydentem innego kraju, no to bardzo ciężko jest nam coś zarzucić. Więc uważam, że moim zdaniem, chociaż nie spotkałem się z takim działaniem na taką skalę, żeby faktycznie kilkukrotnie jakby powtarzać ten schemat, nie powinno, to jest do obrony po prostu, nie powinno to stanowić zagrożenia. Schemat podatkowy albo klauzula GAAR? No wiesz co, już uważam, że nie. Uważam, że będziemy rezydentem wtedy tamtego kraju, więc jakby kwestia jest taka, że to my będziemy, jakby ówczesna jakby rezydencja tego kraju będzie decydowała o moich zobowiązaniach podatkowych. Nie szedłbym tak daleko. Ja jestem jednak dosyć plastyczny, jeżeli chodzi o te kwestie. Uważam, że jeżeli to wszystko będzie się zgadzało, czyli kwestia rezydencji, kwestia dokumentacji, wykazania tego w odpowiednim miejscu, bo to nie jest tak, że my te kryptowaluty chowamy do worka, wyjeżdżamy i wracamy, one są schowane. Uważam, że nie, że to jest do obrony po prostu. Nie wiem, czy ty się ze mną w ogóle zgadzasz, ale ja tak uważam. Zgadzam się i to na pewno nie jest przypadek, że nasi włodarze, kiedy tworzyli słynne, a właściwie niesławne exit tax o kryptowalutach, zapomnieli. W dziwnym razie tak. Zapomnieli, więc nawet to jest pewnego rodzaju poszlaka, że oni wiedzą, że niektórzy po prostu mają środki, możliwości. Też żeby lubią żyć w cieplejszych krajach. Tak, żeby te kryptowaluty kaszować poza Polską. Ale z drugiej strony ten podatek 19 nie jest taki wysoki, nie jest taki nieprzyjazny, więc w zależności od skali, no bo wiadomo, ci, którzy są potentatami kryptowalutowymi, oni i tak się rozliczają, gdzie chcą. Prawda. A dla małych graczy 19 jest raczej do wyknięcia. Kontekst jest taki, że to jest też kwestia rezydencji, zmiany rezydencji. Trzeba ewentualnie zabrać rodzinę. To jest też przedsięwzięcie, do którego trzeba się przygotować. Niektóre po prostu na tym nie zależy. Bo w większości nie będzie się nawet opłacać. Tak, większość nie będzie się opłacać, więc to jest taka kwestia dosyć płynna. Faktycznie te 19% to jest dużo. Dużo, niedużo. No jest dużo. Jedna piąta życia. Tak, no. Okej. Dla jednych dużo, dla innych niedużo, natomiast można gdzieś to przetrawić, ale to jest też wyjście do pytania, czy da się nie płacić 19% w Polsce. Kurczę, te regulacje w zakresie walut wirtualnych są takie malutkie, takie wąskie i węższe są regulacje, im wężej jest jakby ustawa coś określa, tym trudniej jest cokolwiek robić. Więc prawda jest taka, że w kontekście walut wirtualnych najlepszym rozwiązaniem, które aktualnie dopuszcza u nas prawo i które pozwala nam gdzieś odsuwać w czasie ten obowiązek podatkowy, to jest notoryczne wychodzenie do stablecoinów, następnie do fiatów na przełomie roku, czyli 31 grudnia, 1 stycznia, wrzucanie tego, wrzucanie obowiązku podatkowego na rok i 4 miesiące później. Uniknięcie 19% podatku. Wysoce ryzykowne, uważam, że jakby działanie na wszelkiego rodzaju pożyczkach kryptowalutowych, bardzo kiedyś to było popularne, tam już wtedy pojawia się tak zwany barter i finalnie ja uważam, że tam ten przychód, który gdzieś się pojawia, powinien być wykazywany, więc to być może kiedyś było w jakimś stopniu rozwiązanie, natomiast ja teraz uważam, że niestety opóźnienie obowiązku podatkowego to jest jedyne rozwiązanie, które pozwala nam gdzieś odsunąć sobie w czasie zagrać na inflacji, natomiast kontekst zupełnego odsunięcia 19% jest trudny i uważam, że wręcz niemożliwy. No i tutaj mniej więcej się zgadzam. Bardziej szczegółowe kwestie oczywiście omówimy w cztery oczy. Jeżeli ktoś byłby zainteresowany bardziej szczegółowym omówieniem kwestii tego, że praktycznie się nie da. Praktycznie się nie da. Tak, natomiast myślę, że temat mamy dzisiaj całkiem nieźle podsumowany. Tak. Można to nazwać takie kryptowaluty dla zaawansowanych, bo powiedzieliśmy trochę więcej niż jest podatek 19 od dochodu. Jeżeli mieliby Państwo jakieś pytania, których ten odcinek nie wyczerpał, to oczywiście zapraszam do kontaktu, a poza tym, już zgodnie z zapowiedzią chyba, mogą Państwo nastawiać się na część drugą, gdzie poruszymy profesjonalny tak jest, jak najbardziej. Kryptowalutami. Moim gościem był doradca podatkowy Wiktor Brzeziński. Ja nazywam się Aleksander Serwiński, jesteśmy doradcami podatkowymi i dziękujemy szanownym widzom, którzy dotrwali aż do tego momentu. No i tobie, mój drugi gość, również. Dziękuję. Dziękuję również. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć.